Hej! Sprawdzę tę uliczkę. Tak też zrób. I weź ten klucz. Klucz? Do czego? Wygląda staro. Podrzucił mi go handlarz z targowiska, gdy wypytywałem o tajemne przejście. Powinien pasować do zamka. Na pewno warto spróbować. Dobrze. Daj mi klucz, a ja sprawdzę, czy pasuje. Jasne! Daj im do wiwatu! Nie weźmiecie mnie żywcem, łajdak! To się robi niedorzeczne. Co ty tu robisz? Najpierw ty zdradź, co robisz w mojej fortecy. Twojej fortecy? W królewskiej fortecy. Co tu robisz? Szukam Dakki. I znalazłeś? Czego ode mnie chcesz? Ty jesteś Dakka? W Thorniarze? Tak. Chwila. Przysłał cię Diego, prawda? Czego chce? Skąd wiesz, że to Diego mnie przysłał? Mam na ciebie baczenie od rozdartej dziewicy. To oczywiste, że jesteś jego podopiecznym. Cóż, Ziro, Dakko, jakkolwiek się tam zwiesz, Diego cię potrzebuje. Może udowodnić Heygenowi swą niewinność. Teraz to niewykonalne. Chcesz go zostawić w potrzebie? Nie mam wyboru. Heygen zaginął. Zaginął? Ten głupiec wyruszył ze swoimi wojskami, aby stawić czoła Drurhangowi w bastionie. I nie wrócił. Co możesz mi powiedzieć o Drurhangu? Zawsze przyprawiał mnie o gęsią skórkę. Zbyt wyrachowany, zbyt bezwzględny. Ale potrzebowaliśmy wszelkiej możliwej pomocy. Najemnicy Drurhanga sprawdzili się wielokrotnie. W Nordmarze, w Warancie. Na Feshir? Na Feshir? Heygen nigdy nie wydał takiego rozkazu. No to kto? Robert III? Nikt! Gdy Drurhang zaatakował, działał na własną rękę. Drurhang przywołał nieumarłych? Tego nie wiemy. Tak czy inaczej, nie mogą mu zrobić krzywdy. Niektórzy nawet go słuchają. A więc Heygen nie żyje. Lub gorzej. Zobaczymy. Nie zamierzasz chyba... Wyruszam do bastionu. Gdzie to jest? Przy wschodniej bramie. Jeśli koniecznie, musisz się tam udać. Przejdź mostem z dziedzińca w okolicy areny. Każę otworzyć bramę. Straszny był ze mnie gaduła. Zgadza się. Bardzo mi się przydała wskazówka dotycząca świątyni. Nic dziwnego, że Dantero ją znalazł. Wszystko ze mnie wyciągnęłaś. Dantero? To człowiek Heygena. Nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Król Rhobar. To on jest twoim wujkiem z Thorniary, który ma kłopoty? Tak. Był dla mnie jak ojciec. Cierpię, gdy widzę go w takim stanie. Król Rhobar to twój ojciec? Nie, ale jest dla mnie jak ojciec. Dawno temu w Morasul ukradłam mu sakiewkę. Ukradłaś sakiewkę króla? Wtedy nie był królem. Nikt wcześniej nie przyłapał mnie na kradzieży. Nie wygląda to na wspaniały początek przyjaźni. Zgadza się. Spuścił mi tęgielanie, a potem dał tę sakiewkę. Nie widzę związku między laniem i złotem. Wyjaśnisz mi to? Prosta sprawa. Dostałam lanie, bo przyłapał mnie na kradzieży, a złoto wręczył mi dlatego, że prawie mi się udało. I tak po prostu mu wybaczyłaś? Nie. Chciałam się zemścić i go ograbić. I? Zrobiłaś to? Wcale bym się nie zdziwił. Okoliczności nigdy mi nie sprzyjały. Orkowie, zabójcy, rabusie, milicja. Wielokrotnie ratował mi życie. Pewnego dnia dotarło do mnie, że nie chcę go już okradać. Wtedy został królem. Co? Nie! Król Rhobar? Nie pozwolę na to. Nie pozwolę na to. Jestem królem! Co tam? Najemnik? Najemnik? Chciałbym zobaczyć twoje towary. Czego sobie życzysz? Co za zbir? To za zbir.